Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Radwan, pracuję w Ośrodku Leczenia Niepłodności Gameta w Łodzi. Podczas dzisiejszego dyżuru w ramach akcji przeprowadzonej razem z Gazetą Wyborczą odpowiadaliśmy na pytania dotyczące niepłodności męskiej. Niepłodność męska dotyczy około połowy problemów, połowy par, które borykają się z niepłodnością. Pacjenci, którzy dzwonili do nas, pytali głównie o badania nasienia, o sposoby określania płodności męskiej i o dalsze sposoby i algorytmy postępowania. Problemem jest to, że mamy w tej chwili bardzo dużo różnych możliwości badania nasienia. Niestety, tylko niektóre z nich, te podstawowe, są dla nas wyraźną wskazówką, co powinniśmy dalej robić z pacjentami, a duża część badań, które są wykonywane, możemy wykorzystywać jako pomocnicze lub jako badania przeznaczone tylko do celów naukowych, które nie przekładają się jednoznacznie na dobrą diagnozę i postępowanie kliniczne. Także tutaj trzeba wspomnieć o tym, że podstawowe badanie nasienia jest tym badaniem wyjściowym, najważniejszym, a rozszerzanie diagnostyki tego czynnika męskiego jest wskazane wtedy, kiedy ta sytuacja jest w pełni uzasadniona.